Jestem świeżo po lekturze książki Psychoterapia bez makijażu pana Tomasza Witkowskiego. Mocna rzecz, godna przeczytania. Zanim przejdę do recenzji jako takiej, chciałabym się podzielić kilkoma przemyśleniami na temat psychologii, które powstały u mnie pod wpływem tej lektury. Słowo wstępu. Poszłam na psychologię dlatego, że mnie fascynowało, w jaki sposób funkcjonuje człowiek. Jakie są powiązania między myśleniem, emocjami, postawami, wyborami, decyzjami, zachowaniami. Przedmioty, które mnie fascynowały, które niekoniecznie są lubiane przez ogół psychologów, to była metodologia badań psychologicznych, dlatego że to dokładnie pokazywało, w jaki sposób badać funkcjonowanie człowieka. A drugi przedmiot to były biologiczne mechanizmy zachowań. To była potężna porcja z jednej strony biologii, z drugiej strony neuropsychologii, która bardzo dobrze tłumaczyła właśnie te rzeczy z naszego zachowania, które są bezpośrednio osadzone i zależne od mechanizmów biologicznych, co też było bardzo rozwijające. Nie miałam zamiaru zostawać psychoterapeutą, raczej myślałam wtedy o pracy naukowej i pod tym kątem studiowałam. Jednakże wybrałam psychologię kliniczną. Była wtedy opinia o niej, że ona takie daje najbardziej solidne naukowe podstawy do pracy psychologa. I w ramach psychologii klinicznej też mieliśmy zajęcia z psychoterapii. No i tutaj dochodzimy do clou. Pierwsza rzecz, która mi się rzuciła w oczy już podczas studiów, to była kwestia różnych podejść psychoterapeutycznych. Mieliśmy zajęcia z osobami, które były nie tylko pracownikami naukowymi, ale też wziętymi psychoterapeutami o bardzo dobrej opinii. Jednocześnie osoby te przekazywały koncepcje człowieka, które były ze sobą sprzeczne. Wniosek, do którego doszłam już wtedy podczas studiów, był taki. Nie jest istotna koncepcja człowieka, tylko istotne jest, żeby psychoterapeuta w nią wierzył, żeby jego klient w nią wierzył. I w tym momencie, kiedy jest taka wspólna wizja człowieka, tak naprawdę tym czynnikiem, który leczy, jest relacja, a nie jakieś podejście czy jakieś metody. I to był pierwszy wniosek dotyczący psychoterapii i dotyczący właśnie tego, że mieliśmy sprzeczne wizje człowieka przekazywane w ramach różnych koncepcji psychoterapeutycznych. Druga rzecz związana z psychoterapią. Dostawaliśmy masę lektur, o niektórych z nich za chwilę, natomiast oczywiście mieliśmy zajęcia praktyczne, ponieważ było tak, pewne podstawy teoretyczne, podejść terapeutycznych, ale zasadniczą część stanowiły ćwiczenia, eksperymenty, które nam pokazywały, w jaki sposób to działa w praktyce. W praktyce to oznaczało co? Że pracowaliśmy na sobie, że rozgrzebywaliśmy różne swoje zranienia, istniejące bądź nieistniejące. I rezultat był też taki, że zaczęłam naprawdę głęboko wierzyć, iż nie ma osób zdrowych psychicznie, są tylko niezdiagnozowane. Z tego wynikało moja głęboka zgoda z podstawą, która nam była na tych zajęciach psychoterapeutycznych przekazywana, to znaczy, że nie można zostać psychoterapeutą, jeżeli samemu się nie przejdzie procesu psychoterapii, dlatego że w przeciwnym wypadku będziemy reagować na klienta z pozycji naszych własnych zranień i problemów i przenosić je na klienta, czyli robić mu krzywdę. I to mi się wydawało takim po prostu rzeczą oczywistą oczywistością. Warto zdać sobie sprawę, że ja nie poszłam na psychologię dlatego, żeby jakoś sobie pomóc, tak jak podobno część ludzi wybiera te studia psychologiczne, żeby sobie samemu poukładać życie. Poszłam na studia dlatego, że mnie fascynował człowiek, a uważałam się za osobę całkiem zdrową i poukładaną. Co do lektur. Gdyby istniał indeks ksiąg zakazanych, jako numer jeden na tym indeksie wstawiłabym książkę Toksyczni rodzice. Była to nasza lektura obowiązkowa podczas studiów. Była to lektura, po której skonstatowałam, że moja rodzina to totalna patologia. To znaczy, naprawdę, to jest lektura, po której zaczynasz patrzeć na swoich rodziców jako takich patoli totalnych, którzy ci zepsuli życie.
że gdyby nie oni, gdyby nie nieustanne podcinanie skrzydeł, nie zaspokajanie twoich potrzeb emocjonalnych, to ty byś już eksplorował galaktykę w statku kosmicznym. Problem jest w tym, że to było nam przekazywane jako element studiów uniwersyteckich. Czyli ja wierzyłam, że to ma podstawy naukowe. Tak jak wierzyłam, że coś, co stanowiło dużą część moich studiów. 3 semestry programowania neurolingwistycznego. Bioenergetyka Lowena. Terapia Reicha. Semestr czy 2 testów projekcyjnych. Wierzyłam, że to jest coś, co ma podstawę naukowe. A nie, że jest to czyste szamaństwo. Ja mam nawet test Rorschacha u siebie. Jestem dobra w interpretowaniu wyników testu Rorschacha, czyli innymi słowy wróżenia z plam atramentowych. To wszystko było nam przekazywane pod takim płaszczykiem, że to jest nauka uniwersytecka, więc nawet nie kwestionowaliśmy tego, że to ma podstawy naukowe, że to jest nauka. Oto mam chyba największe pretensje do swoich wykładowców, że wciskano nam szamanizm de facto pod płaszczykiem studiów uniwersyteckich. Przechodząc już do zajęć z psychoterapii. No jak już udowodniono mi między innymi za pomocą lektury Toksyczni rodzice, że no ja też jestem osobą po prostu zaburzoną, ale nie zdiagnozowaną, to już było łatwo z tymi wszystkimi ćwiczeniami. Chociaż pamiętam, że po prostu już wtedy niektóre z tych ćwiczeń budziły mój duży opór. Opór o tym za chwilę. Opór. Na przykład, nie pamiętam jakie to były już zajęcia, ale ćwiczenie wyglądało w ten sposób. Ludzie siedzieli na krzesełkach w kręgu. Jedna osoba w kilku słowach opisywała jakieś swoje wspomnienie z dzieciństwa i wcielała się w siebie z dzieciństwa. Natomiast kilka przypadkowych postaci się na podstawie tego minimalnego opisu wcielało w rolę jej rodziców i w ogóle innych kluczowych osób z tej sceny. Potem to było odgrywane. Więc opisałam jakieś swoje wspomnienie z dzieciństwa, następnie 2 przypadkowe osoby wcieliły się w rolę mojego taty i mojej mamy. Była to niezła komedia. To znaczy, osoba, która zagrała mojego tatę, zagrała takiego despotycznego psychopatę. Przy czym ktokolwiek jeszcze pamięta mojego tatę, profesora Tadeusza Bartkowskiego, zdaje sobie sprawę, jak łagodną osobą on był. Dla dzieci też, dla mnie też. Tak. Druga rzecz, osoba odgrywająca moją mamę wcieliła się w postać jakiejś takiej rozwalonej emocjonalnie, słabej, płaczliwej kobietki. Przy czym moja mama, dyrektor poradni wychowawczo-zawodowej, była akurat osobą raczej zdecydowaną i znaną z stanowczego zarządzania czy domem, czy poradnią. Więc było to tak odległe od rzeczywistości, jak tylko się da. W związku z czym oczywiście po zakończonym ćwiczeniu powiedziałam o tym, że to kompletnie nie ma żadnego związku z rzeczywistością, z tym, jacy byli moi rodzice. Na co zostałam zagłuszona, mówiąc, że obserwatorzy widzieli, jakie to jest prawdziwe. I mój opór świadczy o tym, że została dotknięta autentyczna rana, której nie chcę zaleczyć. I że mam się podporządkować tej interpretacji, bo to było idealne, to było świetne po prostu. Jest jedna rzecz, która była bezpośrednim skutkiem zawartości merytorycznej moich studiów psychologicznych. Historia sama w sobie na długie opowiadanie, w totalnym skrócie. Bezpośrednio po zakończeniu studiów pojechałam na 2-miesięczne stypendium do Kanady. Pojechaliśmy całym zespołem, w którym śpiewałam. Po naszym powrocie okazało się, że całe to stypendium było związane z faktem, że osoba nas zapraszająca miała nadzieję na stworzenie przyczółku swojego ruchu też w Polsce. I że tak naprawdę to, dokąd zostaliśmy zaproszeni, to jest po prostu sekta. Sekta wykorzystująca jako jedno z narzędzi wpływu muzykę, śpiew, otwarty głos, w ogóle, cuda nie widy. Dobrze, żeby nie rozwlekać.
dlaczego nie obudziły się we mnie żadne dzwonki pod tytułem coś jest nie tak z tym całym zaproszeniem? Dlatego, że przywódca sekty, pan Mills, opowiadał o muzyce, o śpiewie i w ogóle o człowieku w sposób, który był zgodny z tym, co ja słyszałam podczas studiów. Znaczy była mowa o przepływie energii na przykład, tak, o pokonywaniu pewnych bloków energetycznych i tak dalej, i tak dalej. Nie budziło to we mnie żadnego intelektualnego chociażby oporu, dlatego że to było naprawdę zgodne z tym, co miałam na studiach, w związku z czym zakładałam, że to ma podstawy naukowe. W końcu kończyłam studia uniwersyteckie, tak? No, to bycie przez 2 miesiące osobą poddawaną obróbce przez sektę też było ciężkim dosyć doświadczeniem życiowym, aczkolwiek powiem od razu, że zakończyło się nieźle, bo kiedy potem zaczęłam sobie układać pewne rzeczy już po powrocie do Polski, właśnie szybko doszłam do wniosku, że to nie pan Mills przekazywał wiedzę naukową na temat człowieka, tylko że już podczas studiów była nam przekazywana wiedza tak naprawdę z pogranicza jakiegoś New Age i szamaństwa. Rezultatem było też to, bo ja wtedy zostałam na uniwersytecie na studiach doktoranckich, że wraz z moją siostrą, doktor psychologii, stworzyłyśmy przedmiot psychologiczne mechanizmy manipulacji, dzięki czemu parę roczników psychologów miało po prostu semestr, podczas którego te mechanizmy psychomanipulacji wykorzystywane w sektach były im przekazywane. Czyli nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. To akurat zakończyło się bardzo, bardzo pozytywnie. Przechodząc już do samej recenzji książki. Książka składa się z przykładów relacjonowanych przez samych pacjentów psychoterapii, która zakończyła się porażką. Czego na pewno dowiemy się z tej książki? Na pewno jak wygląda źle prowadzona psychoterapia. Na pewno dowiemy się tego, że aby w ogóle rozpocząć jakąś psychoterapię, powinna zostać postawiona diagnoza różnicowa. To znaczy, na mnie osobiście największe wrażenie negatywne zrobił przypadek człowieka, który przez wiele lat leczył się na depresję, a okazało się, że symptomy, na które się uskarża, są skutkiem zaburzeń tarczycy. Czyli nie została postawiona na samym początku właściwa diagnoza medyczna. Gdybym miała dawać jakiekolwiek zalecenia co do psychoterapii, to jeżeli ktoś się skarży na jakieś takie symptomy typu ogromne przygnębienie, poczucie zmęczenia i tak dalej, to żeby jednak wpierw sprawdzić, czy nie ma to przyczyn czysto biologicznych. Druga sprawa. Praktycznie w każdym z tych przypadków nie było solidnie zrobionej na początku diagnozy. I tu nie chodzi już o tą diagnozę różnicową, czy problem, na który się skaże, nie ma przyczyn biologicznych, tylko że nie było takiej diagnozy pod tytułem, co tak naprawdę tobie jest. Nie było zastosowania szeregu testów, które powinny zostać zastosowane na początku i co najważniejsze, nie było ustalenia kontraktu terapeutycznego. I to wydaje mi się bardzo dobrym zaleceniem, które można ludziom dać. Sprawdźcie, czy przyczyny waszych problemów nie są czysto biologiczne. Dwa, niech ktoś wykona wam porządną diagnozę, oczywiście nie za pomocą testów projekcyjnych, tylko za pomocą takich testów, które są standaryzowane, które wiadomo, że badają to, co badają. Trochę takich testów psychologicznych jest. Co dalej? Muszą być ustalone cele terapeutyczne i czas, który jest potrzebny na osiągnięcie tych celów. Czyli możemy się umówić nawet na to, że terapia będzie trwała przez 2 lata, ale mam wyznaczone cele konkretne, które mają być podczas tej terapii osiągnięte. Łącznie myślę z takimi kamieniami milowymi, co po jakim czasie. Wiem, że to wzbudzi opór terapeutów, którzy mówią, że takie rzeczy są nie do przewidzenia. No to nie, bez przesady. Jeżeli jesteście doświadczonymi terapeutami, to wiecie, jakie problemy, ile czasu mogą człowiekowi zająć, zakładając, że klient też chce się pozbyć pewnych problemów. Chce sobie z nimi poradzić, że jest zmotywowany, żeby pracować. Myślę, że po tej lekturze przekreśliłam jako metodę terapeutyczną podejście opierające się gdzieś na psychoanalizie i na tym mitycznym pojęciu oporu. Bo to jest błędne koło. Generalnie to wygląda w ten sposób, że w procesie terapii klient ma rozdrapywać pewne rany z dzieciństwa. Jest mu w taki czy w inny sposób podsuwana interpretacja
pokazująca, że tych ran ma mnóstwo i że one zostały za pomocą mechanizmów obronnych gdzieś tam zabliźnione, ale które cały czas destrukcyjnie wpływają na jego funkcjonowanie w dniu dzisiejszym, w związku z czym trzeba je rozdrapać na nowo i zaszyć chirurgicznie, że tak powiem, w przenośni. Natomiast opiera się to na założeniu, że psychoterapeuta lepiej niż jego pacjent wie, co mu się wydarzyło i w jaki sposób to odczuł. I jakie to zostawiło konsekwencje w jego psychice i w jaki sposób to wpływa aktualnie na jego funkcjonowanie. Jeżeli pacjent czuje opór, nie zgadza się z taką interpretacją, to jest to odczytywane jako oznaka, że rzeczywiście zostały dotknięte autentyczne rany i że opór pacjenta jest dowodem na to, że trzeba je rozdrapać i trzeba je przepracować na nowo. No i tutaj ja mam opór. Terapeuta mówi mi, że pewne rzeczy wyglądają kompletnie inaczej niż przez całe życie myślałam i mówi mi, że ta moja wizja była błędna i wykazuje opór wobec tej interpretacji, to jest dowód na to, że on ma rację? No i oczywiście kwestia tego, że co się dzieje, jeżeli klient stawia rzeczywiście opór terapeucie i nie daje sobie wcisnąć tej interpretacji. Nie daje sobie wcisnąć, że przez całe życie mylił się w sposobie widzenia siebie, swojej rodziny i tak dalej. Terapeuta idzie do superwizora, który mu tłumaczy, że prawdopodobnie wyprojektował pewne swoje problemy na pacjenta i stąd ten opór, albo że pacjent jest niedojrzały do terapii i stąd ten opór. Czyli w żadnym wypadku terapeuta nie ponosi porażki, bo to jest wszystko wina pacjenta, że nie zgodził się na tą interpretację, którą z zewnątrz, że tak powiem, narzuca mu terapeuta. Bo oczywiście tutaj wielki opór, nie, no gdzie tam terapeuta nic nie narzuca. No nic nie narzuca, a jednak narzuca, tak, skoro ten opór się pojawia. No dobra, zostawmy to błędne koło magicznego oporu. Nie da się zostać psychoterapeutą, jeżeli samemu się nie przejdzie procesu psychoterapii. Zdaję sobie sprawę, że podczas studiów psychologicznych człowiek, który szedł na studia jako osoba zupełnie dobrze dająca sobie radę w życiu i uporządkowana, może nabrać przekonania, że tak naprawdę jest zaburzona. No bo sama tego doświadczyłam, tak? Natomiast czy naprawdę nie mamy ludzi zdrowych psychicznie, tylko niezdiagnozowanych? No nie, no moment. Mamy tysiące, jeżeli nie setki tysięcy czy miliony osób, które świetnie sobie radzą w życiu dorosłym bez psychoterapii. Nie przeszły psychoterapii, a żyją takim życiem spełnionym, szczęśliwym i w ogóle. No to chyba jednak nie jest tak, że nie ma ludzi zdrowych, tylko są niezdiagnozowani. I w tym momencie podstawowe pytanie jest takie, czy naprawdę po to, żeby zostać psychoterapeutą, trzeba przejść samemu proces psychoterapii? Czy to nie jest jatrogenne? Czy to nie jest tak, że poddając się procesowi psychoterapii, zaczyna człowiek doszukiwać się i widzieć u siebie problemy i deficyty, których tak naprawdę nie miał? I poza tym sama zasadność. Dlaczego masz przejść proces psychoterapii, żeby zostać psychoterapeutą? To jest cecha sekty. To jest cecha sekty. W sekcie się mówi, słuchaj, nie mogę ci wytłumaczyć pewnych rzeczy, musisz tego osobiście doświadczyć, musisz to przeżyć, bo tego nie da się intelektualnie objąć. To jest cecha sekty, tak funkcjonują sekty. Potem człowiek przychodzi na spotkania sekty i jest poddawany psychomanipulacji, różnym technikom. Proces kształcenia psychoterapeutów wydaje mi się identyczny. Bo jest wyjście z założenia, jeżeli sam tego nie doświadczysz, tego się nie da wytłumaczyć teoretycznie. Musisz przejść przez tą psychoterapię treningową. No jak? No jesteśmy homo sapiens, czy nie jesteśmy homo sapiens? Więc da się proces psychoterapeutyczny wytłumaczyć na poziomie rozumowym, na poziomie technik. Tak czy nie?
zdaję sobie sprawę, że może się to okazać wysiłkiem intelektualnym przekraczającym możliwości niektórych osób. No ale to tym bardziej nie powinny brać się za psychoterapię, skoro nie rozumieją, w jaki sposób te metody, które wykorzystuję, działają. Jakie więc rodzaje psychoterapii? Już podczas studiów był jeden rodzaj terapii, który mi się podobał, dlatego że to był już wtedy taki jedyny, który był jakoś pobadany empirycznie. To znaczy mówiono, no są takie badania, które świadczą o tym i na podstawie tego można stwierdzić, że to i to, czyli terapia poznawczo-behawioralna. Co mi się jeszcze podobało, że ta terapia nie rozgrzebywała ran z przeszłości, tylko zajmowała się tu i teraz, tym, co, w jaki sposób człowiek funkcjonuje teraz i dawała mu takie dosyć konkretne narzędzia, jak sobie lepiej radzić w tej chwili, w tym momencie życia. I okazuje się, że rzeczywiście to jest jedyny rodzaj psychoterapii, który jest gdzieś tam pobadana jego skuteczność i wydaje się, że to funkcjonuje. Pytanie jest moje takie, że no ile z problemów, które ludzie mają, da się załatwić za pomocą terapii poznawczo-behawioralnej? I czy każdemu? Bo mam wrażenie, że ta analiza pewnych myśli automatycznych, na przykład, które się pojawiają w moim umyśle, wymaga pewnego poziomu inteligencji. Czyli czy to rzeczywiście jest dla każdego? No, pytanie duże. Co do psychoterapii, to wiem, że też mamy taki kryzys w przyjaźni, to znaczy, że ludzie na tyle są często zaabsorbowani sami sobą, ale chociażby takimi przyziemnymi sprawami jak zdobywanie pieniędzy po to, żeby przeżyć, że nie mają czasu na wielogodzinne pogaduszki z przyjaciółmi dotyczące ich problemów. W związku z czym mam wrażenie, że psychoterapia może się przydać takiej normalnej osobie, nie mającej większych problemów, na zasadzie płatnego przyjaciela, przyjacielskiego ucha, które jest gotowe za pieniądze wysłuchać Twoich problemów, jeżeli tego oczekujesz iść na psychoterapię. Moje pytanie jest takie, czy z takimi naprawdę poważnymi, bardzo głębokimi zaburzeniami możemy poradzić sobie za pomocą psychoterapii. Tu potrzebne byłyby tak naprawdę badania naukowe na ten temat. Dochodzimy do takiego ostatniego punktu, bo właściwie pan Witkowski mówi, że to z psychologii, co jest wartościowe, to jest coś, co jest oparte na solidnych badaniach empirycznych, solidnych badaniach naukowych. I tutaj dochodzimy do kolejnego muru. Do kolejnego muru, czy to rzeczywiście da się w ten sposób rozwiązać, bo przypominają mi się bardzo konkretne zajęcia z metodologii badań psychologicznych profesora Brzezińskiego, doskonałego wykładowcy swoją drogą, który mówił nam o tym, w jaki sposób znajomość hipotezy badawczej przez eksperymentatora może wpłynąć na wyniki eksperymentu. Czyli okazuje się, że sam fakt, iż osoba przeprowadzająca jakieś badania wie, jaka jest hipoteza badawcza, czyli co chce uzyskać, może wpłynąć na wyniki badań. Że to nie jest tak, że mówi, słuchaj, zaznacz A, a nie B, bo chcę, żeby wyszło A, tak? Żeby było jasne, to nie w ten sposób. To jest tak, że są pewne chociażby sygnały niewerbalne, które świadczą o tym, że udzielona odpowiedź nie do końca mu odpowiada, tak? Jeżeli nawet znajomość hipotezy badawczej przez eksperymentatora może wpłynąć na wyniki badań, to co dopiero mówić o takich badaniach naukowych, psychologicznych, w których nie tylko prowadzący badanie zna hipotezę badawczą, ale osoby badane ją znają i co więcej są zainteresowane osobiście potwierdzeniem tej hipotezy. No tutaj dochodzimy do całej masy współczesnych badań psychologicznych, na przykład nad rodzicielstwem homoseksualnym, nad funkcjonowaniem par, czy w ogóle układów romantycznych w różnych niekonwencjonalnych układach, poliamoria itd., itd., gdzie nie tylko osoby badane znają hipotezę badawczą, ale po prostu są zainteresowane tym, żeby wyszło, że są osobami absolutnie świetnie, fantastycznie funkcjonującymi i w gruncie rzeczy te badania są jedną wielką pozytywną autoprezentacją. Więc w tym momencie nie zakładałabym, że badania naukowe będą takim papierkiem lakmusowym, który pozwala nam odsiać wartościowe rzeczy w psychologii od rzeczy bezwartościowych, bo badania też mogą być na bardzo różnym poziomie.
Poza tym wydaje mi się, że pewne rzeczy związane z funkcjonowaniem człowieka nie są kwantyfikowalne, to znaczy nie da się ich rzeczywiście ująć w te takie ramki konkretnych, wymiernych danych eksperymentalnych. Co oznacza, że ja cały czas to stawiam pod znakiem zapytania. Wartość psychoterapii. Wydaje mi się, że to jednak może ludziom pomóc, tylko musi być kwestia odpowiedniego sposobu przygotowania, odpowiedniego też nastawienia i klienta, i osób, które prowadzą te terapie. Bardzo ważne pytanie pana Witkowskiego to jest takie, czy jest możliwa psychoterapia, która jest neutralna światopoglądowo? I odpowiedź nie. I to też jestem absolutnie przekonana, że tak jest. Zawsze za określonym podejściem psychoterapeutycznym stoi określona antropologia i określona wizja człowieka. I czy psychoterapeuta sobie zdaje z tego sprawę, czy nie, będzie to oddziaływać na jego komunikację z pacjentem. Jeżeli ktoś deklaruje, że swój światopogląd odwiesza na kołku w poczekalni, to jest dla mnie sygnał, że po prostu o tym nie wie, że tego się nie da zrobić. Co ciekawe, w tym wszystkim pan Witkowski mówił pochlebnie o jednym stowarzyszeniu. Mówił o Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich, bo mówił, to są ludzie, którzy od razu uprzedzają i zakładają, że będą działać zgodnie z antropologią człowieka chrześcijańską. I to jest uczciwe postawienie sprawy. Bardzo dziękuję, tak? Jako też członek Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich. I też uważam, że tak musi być, tak? Że jeżeli ja się deklaruję jako chrześcijański psycholog, to ja przyjmuję antropologię chrześcijańską i że mój klient musi być o tym poinformowany. Jeżeli mu to nie pasuje, to po prostu idzie gdzieś indziej. To jest jedyne logiczne, że my mamy zgodność światopoglądową na punkcie wyjścia. I że ja nie powiem mu niczego, co byłoby sprzeczne z moim światopoglądem. Tak, nie próbuję odwieszać tego na kołek. Wydaje mi się, że każdy stowarzyszenie psychologów czy psychoterapeutyczne powinno mieć taką deklarację. Ja wychodzę z psychoanalitycznej wizji człowieka. Ja wychodzę z ateistycznej wizji człowieka. Ja mam wizję człowieka opartą na poczuciu, że głównym źródłem zaburzeń i problemów człowieka jest religia. Więc jestem antyklerykalny z założenia, tak? No, to powinno być uczciwie postawione na samym początku. Klient powinien wiedzieć, z czym będzie się mierzył w gabinecie. Wiem, że to, co powiedziałam, może być z jednej strony trochę chaotyczne, ale to był też mój sposób uporządkowania pewnych swoich przemyśleń na temat książki. Myślę, że kolejny punkt po prostu dający ludziom do myślenia, mi też. Dlatego, że na dzień dzisiejszy nie przekręślam psychoterapii. Tylko widzę warunki, które muszą być spełnione, żeby ta psychoterapia w ogóle miała jakieś szanse powodzenia. Psychoterapię bez makijażu polecam każdemu do przeczytania, wnioski do wysnucia samemu. Dziękuję bardzo za uwagę.